Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka technologicznego Maniaka. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą zabawę z Malinką, jednak tym razem będziemy robić mały projekt. Pewnie pamiętacie ostatni odcinek ze Steam Linkiem, w którym pokazywałem, że za pomocą internetu i tej małej Malinki możemy na tą Malinkę i do jakiegokolwiek podłączonego ekranu streamować jakiekolwiek gry, które grają i które chodzą na naszym głównym komputerze. Jednak głównym problemem Steam Linka jest to, że trzeba mieć naprawdę mocny internet. Na szczęście jednak dzisiejszy projekt, który to polega na tym, żeby do tej walizki włożyć Raspberry Pi, mój router, jakiegoś pada i ekran, jak i powerbank, żeby to wszystko zasilić. Na szczęście ten pomysł może wypalić, ponieważ będzie to mały 7-calowy ekran, więc i streamować będę mógł pewnie w najniższej możliwej rozdzielczości, a i tak na tym mini 7-calowym ekranie będzie to wyglądać, mam nadzieję, jako tako. Zobaczymy w praktyce, jest to po prostu odcinek projektowy, DIY i zobaczymy, czy się uda, czy nie. Od razu tylko zaznaczę i odpowiem wszystkim ludziom, tak, o wiele łatwiej jest po prostu kupić jakikolwiek laptop i tam zainstalować Steam Linka, podłączyć do routera i robić to samo, co ja mam. Jednak ja akurat posiadałem dosłownie wszystkie części oprócz walizki, więc można powiedzieć w pewnym sensie, że projekt kosztował mnie tylko 150 zł, czyli tyle, ile ta walizka, czy tam 120 zł, więc postanowiłem coś takiego zrobić, bo czemu by nie? Mam nadzieję, że odcinek będzie wam się podobał, tak więc zapraszam do partnera kanału, a my już idziemy spróbować wszystko tutaj jakoś wepchnąć. Zapraszam do oglądania. A, no i tradycyjnie proszę was o to, abyście subskrybowali kanał, żebyście byli na bieżąco, tak więc serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, lecimy nagrywać. Wszystko, co jest potrzebne do dzisiejszego projektu mam przed sobą, czyli Malinkę, pad, niestety z przewodem, ponieważ bezprzewodowo tego na razie nie można jeszcze połączyć, router z przewodem Ethernet, żeby mieć możliwie jak najstabilniejsze łącze, walizka, powerbank, albo lepszy, albo gorszy, zobaczymy, czy będziemy potrzebować coś mocniejszego, czy nie. Inne chłodzenie, ponieważ to wydaje mi się, że jest po prostu trochę za wysokie jak na walizkę, tak więc prawdopodobnie zainstalujemy to, czyli chudsze, jak i oczywiście 7-calowy ekran. Teraz to wszystko musimy włożyć tutaj. Nie wiem, czy się uda, bo pad zajmuje trochę za dużo miejsca, ewentualnie pad będzie na zewnątrz, ale to jeszcze sobie pomyślimy i przegadamy. Pierwsze, co musimy zrobić, to zdecydowanie zmienić chłodzenie, ponieważ to jest tak po prostu za wysokie. Myślę, że różnica będzie znaczna. Od razu to lepiej wygląda. Krótki test tylko, czy dobrze zrobiłem wszystko z wentylatorkiem. Haha, działa! Nawet ma podświetlenie! O, RGB! Takie coś to ja rozumiem. Zanim to wszystko będziemy składać do walizki, muszę się upewnić, że to działa. Tak więc pierw złóżmy to na pająka i podłączmy wszystko i zobaczmy, czy w ogóle będzie działać ten cały system. Trochę więcej kabli niż sobie to wyobrażałem. Ostatnia najważniejsza rzecz, zasilanie. Czy to zadziała, czy nie zadziała? Od tego kabla wszystko zależy. 3, 2, 1. Włączyło się. Podłączone. Pada za chwilę włączymy, znaczy prawdopodobnie sam się włączy, bo i tak jest za pomocą kabelka. Wszystko zależy od ekranu. Widzę, że jest jaśniejszy, czyli włączył się prawdopodobnie. Działa, ale jaja. Haha, działa, moi drodzy, dobra. Teraz to wystarczy włączyć. Touchpad działa. Jestem połączony do Wi-Fi, pad jest włączony, czyli trzeba włączyć teraz Steam Linka i zobaczyć, czy to w ogóle się włączy. Włączmy w takim razie, bo jeśli to wszystko utrzyma na najniższej możliwej jakości streamowanie, bo to jest bardzo mały ekran i tego nie będziemy aż tak bardzo widzieć, to zaje fajnie. Tylko musimy przetestować, czy na pewno to wszystko będzie dobrze działać. Musimy się połączyć z komputerem, bo coś się odłączyło. Wykryło mój komputer, w takim razie połączmy się z nim. Wybrany komputer jest. Następnie ustawienia musimy zmniejszyć do dosłownie najniższe, jakie istnieją. Jestem ciekaw, czy da się jeszcze niżej zejść. Wybierzmy streamowanie tylko i wyłącznie 480p, to tylko i wyłącznie do testów. I limit ustawmy może na aktualnie ledwo 5 megabitów na sekundę. To jest bardzo niskie, ale to tylko i wyłącznie testowo, żeby zobaczyć, czy to się w ogóle połączy. Potem to ustawimy co najwyżej automatycznie i będziemy się tym bawić. Ok, udało mi się to podłączyć, podłączając to wszystko po prostu do Wi-Fi. Zobaczymy, czy w ogóle działa. Włączymy Divinity. Ok, wszystko z tego, co widzę, to działa, tak więc muszę teraz zrobić coś, żeby to zaczęło działać z moim routerem, żeby to przetestować, czy w jakikolwiek sposób jest to w stanie działać. Divinity działa bez problemu, obstawiam, że jakieś bardziej dynamiczne gry będą pikseloza, ale dzięki temu, że wybraliśmy tak niską rozdzielczość, to bitrate jest bardzo fajnie rozkładany i aktualnie nic się nam nie pikselizuje. Na tym ekranie wygląda ta gra po prostu bardzo ładnie, szczerze mówiąc, przepięknie wręcz powiedziałbym, że to wszystko wygląda. Okej, trzeba spróbować i teraz podłączamy
Również i z tym zobaczymy, czy będzie działać. Okej, malinkę podłączyłem do routera, co ciekawe, jednak bez kabla. Nie wiem, czy coś jest zepsute z moim przewodem, za chwilę to będę testował, jednak kiedy połączyłem bezprzewodowo to z tym, to zaczęło nagle działać. I pomimo tego, że mam tutaj pokazany żółty ten, że słaby jest w teorii zasięg, to jednak cała gra działa bez problemu, nic mi się na razie nie zacina. Jak już to raz na ruski rok, pikseli też nie ma, wszystko działa na razie zaskakująco dobrze, tak więc nie wiem dlaczego, kiedy podłączam się przez kabel Ethernet, coś nie chce działać. A kabel wiem na 101%, że działa dobrze, tak więc no gra działa okej, tak więc włączmy może jakąś inną grę. Okej, wszystko jest połączone, włączyłem Wiedźmina, tak więc może być nie, dosyć nieźle, chyba najbardziej wymagająca gra jaka istnieje. 480p, dla mnie jako dla oczu z takiej odległości na tak małym ekranie wygląda to zaskakująco dobrze. Wszystko jest połączone do tego routera bezprzewodowo, tak więc nie wiem. Opóźnienie oczywiście jest, to sami jesteście w stanie zauważyć, tym bardziej w tak wymagającej grze, ale jestem bardzo miło zaskoczony, że... O! No... Że tak dobrze to działa. Nie ma jakichś ścięć, nie ma pikselozy, a opóźnienie tak naprawdę jest jak najbardziej grywalne. Nie wiem, co się stało, dlaczego Ethernet nie działa. Naprawdę jestem w stanie w to grać, po prostu. What the hell, co to się stało? Muszę ogarnąć ten kabel, bo z tym kablem będzie o wiele lepiej jeszcze. Moi drodzy, to działa. Włączyłem właśnie LEGO Star Warsy, podłączone to wszystko jest do tego routera i jedyne, co muszę obowiązkowo teraz ogarnąć, dlaczego nie działa kabel Ethernet, bo to jest jedyna ważna rzecz. Być może w mojej malince to jest zepsute, a być może jakieś ustawienia tutaj są. Tak więc, no, działa. Zero pikselozy, zero ścinania. Pomimo tego, że jest tutaj jakiś tam znaczek, to nie ma żadnego problemu. Pakujemy to do walizki i zobaczmy, czy to działa. Okej, mam to plus minus rozlokowane. Niestety patrz się nie mieści w środku ze względu na router i powerbank. Powerbank będzie od dołu w tej stronie, malinka będzie tu tutaj tak, żeby był dostęp do wszystkich rzeczy. Router będzie u góry, żeby tutaj nic tam nie zakłócało. Ekran znajdzie się mniej więcej tutaj. Mam również kątownik, jaki mam całą obudowę wydrukowaną z drukarki, tak więc zobaczymy, czy to będzie działać. I no cóż, przetestujmy, czy to w ogóle ma sens. O, muszę powiedzieć, że to jest jeden z najgłupszych pomysłów, jakie w życiu miałem, ale cieszę się jak dziecko, że się udało. Okej, czas przetestować w takim razie. Prawdopodobnie jeszcze się znajdzie miejsce właśnie na klawiaturkę tutaj. Jestem w stanie jakby to domknąć, ponieważ to jeszcze może pójść troszeczkę w dół. Niestety nie ma tutaj miejsca na pada, ale trudno, przetestujmy to tylko. A, muszę włączyć. Okej, jest włączone. Wi-Fi działa. Jeszcze będę testował kiedyś ten przewód Ethernet, no ale na razie nie mogę tego zrobić. Steam Link. Okej. Execute. Podłączę również kontroler, ponieważ on też tutaj powinien być, ale to jest na razie wersja bardzo prototypowa. Akurat USB nie ma żadnego problemu, jest tutaj dużo miejsca, wyciąłem akurat jeden taki fragment. Ten przewód mnie denerwuje, nie przeszkadza mi, ale denerwuje mnie. Dodatkowo powinienem wziąć Dremel i powinienem lekko wyciąć to, ponieważ widzę, że rzepy chociaż trzymają się nawet dobrze, ewentualnie powinienem jeszcze jeden rzep dać na środku. Bo ekran się trzyma, no ale zobaczymy. Dobra, w takim razie. Start playing. Pozwólcie, że wam powiększę na to. What the hell? Nie wiem, co się stało, ale na moim komputerze głównym Steam zadziałał, ale tutaj zniknął. Czemu to znikło? Działa tutaj wszystko. Okej, jeszcze raz spróbujmy. Czemu to się nie pokazuje? Coś się zepsuło akurat teraz. Na moim komputerze wszystko działa. Dobra, zrobimy, jak nie wiadomo, co się dzieje. Wystarczy wyłączyć i włączyć komputer. Moi drodzy, wszystko działa, tylko niestety podczas testów zepsułem prawdopodobnie kabel HDMI, ponieważ musiałem go zmienić i nagle wszystko zaczęło działać. Tak więc już to wszystko muszę opakować do środka, jeden kabel się pozbyć, ten na razie taki zastępczy, trochę dłuższy będzie, kupię jakiś klucz, żeby to się wszystko mieściło. To więc dajcie mi chwilkę i testujemy. Okej, moi drodzy, muszę was przeprosić za ten kabel, no niestety to się po prostu zepsuło, jednak przetestujmy, czy w ogóle to wszystko działa w takim razie i czy jesteśmy w stanie włączyć jakąś grę i tak dalej. A dajmy LEGO Star Warsy. Moi drodzy, działa. Mój najbardziej absurdalny projekt, jaki mogłem sobie wyobrazić. Niech to się na początku poładuje wszystko.
Niech to wszystko się porobi. Działa, po prostu działa, no co mam powiedzieć. Jestem zadowolony jak dziecko, pomimo tego, że to jest w teorii tak bardzo bezużyteczne, ale po prostu uwielbiam takie śmieszne projekty. Tym bardziej, że miałem dosłownie wszystko oprócz walizki, a walizkę zawsze chciałem taką mieć, bo jest ładna, więc czemu by nie? Kupiłem tą walizkę i mam tyle frajdy, że warto było. Jedyne co muszę zmienić to obowiązkowo ten kabel, no bo no powiedzmy sobie szczerze, kupię jakiś po prostu najkrótszy możliwy, ewentualnie kupię taką przejściówkę, żeby tutaj było kątowe wejście do tego mini HDMI. Niestety mini HDMI to jest naprawdę rzadka rzecz, tak więc zobaczymy. Zgaszę może światło, zobaczymy jak to wygląda. Powiem wam, że ten wentylatorek wręcz robi robotę. To po prostu działa. Jedyne czego tutaj brakuje, właśnie tak sobie teraz myślę, to głośnik. Spróbujmy jakąś inną grę. No to przetestujmy to na najbardziej wymagającej grze, jaką mogę sobie aktualnie tutaj wyobrazić, czyli Wiedźmin w okropnej lokalizacji, bo jest ogromna ilość trawy i krzaków, tak więc bitrate tutaj spada niemiłosiernie, ale działa to naprawdę dobrze. Unik, 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 yeah. Tutaj był jeszcze jeden. Jest opóźnienie, jak najbardziej, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Moim przynajmniej zdaniem nie jest to konsolka do tego konsolka, to nawet nie jest konsolka do tego typu gier. Ale czemu nie? Raz na jakiś czas czasem zetnie, ale poza tym jestem absurdalnie zadowolony, jak to działa. A skoro działa, moi drodzy, skoro działa, to po prostu czas na montaż. No i już jesteśmy po filmie, więc czas na krótkie podsumowanie. Czy ten projekt ma sens? Tak jak wspomniałem na samym początku, wystarczy wziąć laptop, podłączyć się do internetu, zainstalować Steam Linka i gotowe. Od Steama do Steama można wszystko przesyłać, tak więc bez żadnego problemu możecie zrobić to samo co ja, w sposób lepszy, szybszy, dokładniejszy, z lepszym ekranem, z klawiaturą, myszką i tak dalej. Tak więc ta rzecz, którą ja dzisiaj robię, jest stricte robiona dla zabawy i pokazać, że można, że ma linka naprawdę i do takich rzeczy tak naprawdę się nadaje. Jeśli chodzi o testy zewnętrzne, to wziąłem to raz na zewnątrz i się okazuje, że ten router działa na zewnątrz lepiej niż w bloku, tak działa to równie dobrze, równie stabilnie i również nie ma jakiejkolwiek pikselizacji, tak więc jest w stanie to działać również na zewnątrz. Jednak jeśli chodzi o zewnętrzne testy, to poczekajcie cierpliwości, mam bardzo fajny pomysł na odcinek, dwie rzeczy tutaj trochę większe na mnie czekają, będziemy to łączyć z Malinko. Jednak jak sami widzieliście, da się to zrobić, działa to przyjemnie, jednak tak jak wspomniałem, Steam Link moim zdaniem jest zrobiony do tego, żeby w domu streamować sobie na przykład z komputera, który mamy gdzieś w biurze, do telewizora, który mamy w salonie i najlepiej wtedy po prostu Malinkę połączyć prosto za pomocą kabla, ponieważ wtedy to działa najlepiej, mamy najmniejszy input lag, mamy najmniejszą pikselizację, mamy najlepszą jakość i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tak więc jeśli mamy kabel i chcemy się zabawić ze Steam Linkiem, zróbcie to. W moim przypadku to jest najgorsza możliwa opcja, czyli bezprzewodowy router, bardzo dobry, nie ukrywam, bo to jest jeden z najlepszych routerów, jakie istnieją po prostu mobilnych na świecie, który działa na baterii. To wszystko w połączeniu ze zwykłą kartą LTE, na której mam, nie wiem, tam 1 terabajt, 300 giga jakoś miejsca, 1-3 terabajta chyba. I to wszystko jest jeszcze bezprzewodowo przez Wi-Fi połączone z Malinką, ponieważ Malinka, coś się tam stało z portem, prawdopodobnie to nie działa, ale jak podłączam mój normalny internet do Malinki, to wszystko działa z kablem, tak więc to jest bez sensu, bo kiedy połączę mój router z komputerem, to również działa. Kiedy Malinkę połączę z kablem z komputera tutaj, też również działa, ale kiedy połączę ten router mobilny z Malinką za pomocą kabla, coś jest nie tak, nie wiem akurat dlaczego. A to by również mogło sporo tak naprawdę tutaj poprawić. Podsumowując jednak, jestem bardzo zadowolony z projektu, zadziałało to wszystko, wyszło to wszystko tak jak chciałem, żeby wyszło, co najwyżej w następnym przypadku może zrobiłbym jakąś większą wersję, żeby również i pad się zmieścił do środka, bo tego tam akurat na pewno brakuje, ale mam nadzieję, że to właśnie wam ten odcinek się podobał, tak więc zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobał, łapkę w dół, jeśli wam się nie podobał, napiszcie, co wam się nie podobało, postaram się to poprawić. Jeśli odcinek wam się podobał, to zachęcam również do udostępniania, przekazujcie ten odcinek dalej, niech się to niesie, bo myślę, że projekt naprawdę, naprawdę przyjemny do oglądania.
Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie śmiało. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegokolwiek więcej, pytajcie śmiało. Ja mogę wam powiedzieć, że wkrótce będzie trochę nowości na kanale. Wreszcie się skończy grudzień, a grudzień to jest miesiąc dla ludzi, którzy siedzą w marketingu. Czyli tak naprawdę dla mnie, bo ja pracuję na Morele TV jako goleś od testów, od recenzji, ale w grudniu zawsze jest więcej rzeczy związanych z życzeniami, ze świątecznymi rzeczami, z różnymi przecenami, z różnymi rzeczami. U mnie w moim przypadku jeszcze to jest podsumowanie całego roku, tak więc tym bardziej. Więc wreszcie grudzień się kończy, od nowego roku myślę, że będzie wreszcie fajniej, więcej czasu będzie można się skupić na nowych seriach, jak będzie na pewno kuchenna rzecz sous vide. Mam nadzieję, że wróci też kuchnia studenta i tak dalej, tak dalej. Ale to wy tu jesteście dla Malinki, tak więc wkrótce z Malinką będą nowe projekty, coś związanego z projektorem, o tym jeszcze nie będę mówił, jak i wreszcie działa, jest wersja beta RetroPie, tak więc wreszcie można emulować gry na Malince 4 i kiedy Malinkę podkręcimy, jesteśmy w stanie uzyskać nawet 200, czasem nawet i 300% więcej FPS-ów w porównaniu do Malinki trzeciej. Oczywiście mówimy w przypadku najlepszym, kiedy Malinki trzeciej nie podkręcaliśmy, a Malinkę czwartą podkręcaliśmy, tak więc to jest nie fair, ale ogólnie mówiąc 100 do 200% nawet więcej jesteśmy w stanie uzyskać FPS-ów w trybie odblokowanym, czyli kiedy klatki puszczamy, niech sobie chodzą wolno. Tak więc kiedy wyjdzie oryginalne, pełne RetroPie na Malinkę, to będzie przegenialny mini komputerek do emulowania starych gierek. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja wam po prostu życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku, w następnym, mam nadzieję, ciekawym projekcie. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.